Pawłowie Podlaskim. Możemy się dzisiaj spotkać. Jesteśmy tutaj wszyscy dlatego, że kochamy Polskę. Z miłości do... Polski. Z miłości do... Polski. Z miłości do... Polski. Ogromne brawa, pan premier Jarosław Kaczyński. Dzień dobry państwu. O bezpiecznej przyszłości Polaków na Mazowszu. Witamy serdecznie. Proszę państwa, no jest taki nasz zwyczaj, że my zaczynamy od hymnu. Ja nie jestem najlepszym śpiewakiem. Może ktoś tutaj rozpocznie. No, Polska nie zginęła. Szanowni państwo, wybory już za niespełna 2 miesiące, a więc zupełnie niedługo. I to będą szczególne wybory, bo ich stawka jest szczególna. Niektórzy, tym ja, porównują je z wyborami 89 roku. I tak jest. Ta decyzja, która zapadnie, którą podejmą obywatele, a więc państwo, także 15 października, to będzie decyzja odnosząca się w całym tego słowa znaczeniu do naszej przyszłości, do odpowiedzi na pytanie, jaka ona będzie. I tu, kiedy chcemy to ocenić, najważniejsze dla tej oceny, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to chyba wynika po prostu ze zwykłego, zdrowego rozsądku, z doświadczenia życiowego, są czyny, nie słowa. Bo mówić można wszystko. Można opowiadać najróżniejsze historie.
można białe nazywać czarnym i czarne białym. Ale jeśli chodzi o czyny, o to, co się rzeczywiście zrobiło, to tutaj oszukiwać nieporównanie trudniej. I jeśli porównamy dwa ośmiolecia, to nasze, które właśnie się kończy, i to, które było przedtem, ośmiolecie rządów PO i PSL-u, to wydaje się, że wynik tego porównania, powtarzam, jeżeli chodzi o czyny, jeżeli chodzi o wyniki, jest zupełnie oczywisty. Weźmy, szanowni państwo, tą sprawę, która już wtedy zaczęła być aktualna, bo już mieliśmy dowody zupełnie bezpośrednie, że Rosja jest państwem agresywnym, jest państwem skłonnym do używania siły w stosunku do innych państw dla realizacji swoich celów, swoich ambicji. I jasno trzeba powiedzieć, ambicji imperialnych, że to, co w Tbilisi powiedział mój świętej pamięci brat, że Rosjanie uważają, iż wszystkie narody wokół nich mieszkające powinny im podlegać, to jest prawda. To były wydarzenia w Gruzji. W Gruzji w sierpniu 2008 roku. To było takie wielkie, bardzo już znaczące ostrzeżenie. I teraz pytanie, jakie wnioski z tego ostrzeżenia wyciągnęli nasi dzisiejsi polityczni przeciwnicy? Czy zaczęli wzmacniać nasz kraj, nasze siły zbrojne? Zaczęli wzmacniać, starać się o wzmocnienie naszych sojuszy, a w szczególności o obecność tutaj tego najpotężniejszego i jedynego tak naprawdę potężnego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych? Nie, szanowni panowie, szanowni państwo, przepraszam. To było dokładnie odwrotnie. Zaczęli zmniejszać naszą armię, ograniczać jej obecność w różnych częściach Polski, ale w szczególności na wschodzie. I zaczęła obowiązywać doktryna, o której zresztą mówiono już wcześniej, że Polska powinna być broniona, gdyby została zaatakowana ze wschodu na linii Wisły. Co to znaczy? No to znaczy, że ogromna część terytorium naszego kraju i bardzo poważna część ludności naszego kraju byłaby po prostu wydana Rosjanom, bo nikt nie słyszał o żadnych planach ewakuacyjnych, o tym, żeby ludność z tej części przenieść za Wisłę. No teoretycznie byłoby to możliwe, ale to by wymagało przygotowań, przepraw przez Wisłę, licznych przepraw przez Wisłę, bo przez mosty łatwo zniszczyć, no całej potężnej infrastruktury właśnie jakby przeznaczonej dla tego celu. Ale takiej infrastruktury nie było i nikt jej nie planował. A dlaczego? Dlatego po prostu, że miano tą ludność zostawić. Znajomość historii najwyraźniej u naszych przeciwników była na poziomie, no można go nazwać dziecinnym. Jakby nie wiedzieli, jacy są Rosjanie i co robią na terenach, które okupują. A więc można powiedzieć, że tu całkowicie zawiedli. Zawiedli, można powiedzieć, w taki sposób, że należy zadać pytanie, o co tutaj w gruncie rzeczy chodziło, jakie były przyczyny takiej postawy. Ale nie będę się nad tym w tej chwili zatrzymywał. Jest pytanie drugie o sojusze. Mieliśmy wtedy taką bardzo poważną okazję do wzmocnienia naszej obecności w sojuszu NATO. Bo przecież my byliśmy w tym sojuszu no, na pozycji, którą można określić jako pozycja drugiej kategorii. To znaczy
pakt stanowiący z 1996 roku między NATO a Rosją stwierdzał, że tutaj nie może być stałych baz, że nie może być instalacji wojskowych. Oczywiście nie ma już mowy o broni nuklearnej. No krótko mówiąc, że jesteśmy z jednej strony w NATO, ale z drugiej strony tak jakby nie do końca, na takiej słabej pozycji. Że nie może być tutaj czegoś, co realnie, na co dzień można powiedzieć, wzmacnia naszą obronę. No ale pojawiła się szansa, żeby to zostało złamane. Te bazy amerykańskie, bazy, które miały zawierać w sobie ten element wojskowy, czysto wojskowy, czyli wyrzutnie antyrakietowe, te najdalszego zasięgu, najpotężniejsze. I co zrobił rząd Tuska? W tej sprawie nasze rządy toczyły rozmowy i wydawało się, że to może być sfinalizowane. I za tą finalizacją był także ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. A Donald Tusk i jego koledzy byli przeciw, jak się okazało. Chociaż początkowo mówili co innego. I skończyło się w końcu na tym, że te rozmowy zostały zerwane, że całe przedsięwzięcie zostało odrzucone. A to było przedsięwzięcie, które w ogromnej mierze zwiększałoby nasze bezpieczeństwo. Jednocześnie napięło to stosunki polsko-amerykańskie. Doszło, jeżeli ktoś pamięta, do różnego rodzaju despektów. My w Święto Narodowe żeśmy coś tam powiedzieli w tej sprawie. Oni z kolei 17 września stwierdzili, czyli w rocznicę inwazji rosyjskiej stwierdzili, że się wycofują. Krótko mówiąc, mieliśmy tutaj do czynienia z działaniem przeciwko bezpieczeństwu Polski, takim realnym, konkretnym działaniem przeciwko bezpieczeństwu Polski. Ja teraz przed chwilą słyszałem, po prostu odtwarzano mi z internetu jakąś wypowiedź, prawdopodobnie tweet pewnego bardzo nielubiącego nas pana, niejakiego Kuczyńskiego. Otóż on atakował naszych przeciwników za to, że są tacy bierni, a my w sposób skuteczny ich atakujemy, chociaż oczywiście dodawał, że podle, kłamliwy i tak dalej, no cały ten rytuał odprawił. Ale choćby ten przykład, który tutaj daję, który jest oparty o fakty, pokazuje, że my po prostu mówimy prawdę, a że to jest dla nich kompromitujące, tak jest. Tylko prawda jest, szanowni państwo, dla nich kompromitujące. I to, proszę państwa, jest ważne. Bezpieczeństwo militarne to jest w dzisiejszej Europie, w dzisiejszym świecie rzecz podstawowa. Ja bym nie chciał, żeby tak było. Ja bym wolał, żeby były pokojowe czasy, kiedy o tym się niewiele myśli, niewiele mówi, chociaż zawsze trzeba o tym pamiętać. A w szczególności politycy powinni o tym pamiętać. Ale my mamy za granicą wojnę. Na granicy coś w rodzaju wojny, tylko tak zwanej wojny hybrydowej. Mamy Wagnerowców na Ukrainie, przepraszam, na Białorusi. Nie wiadomo, co się z nimi stanie po tej śmierci prawdopodobnej, prawie właściwie już pewnej Prigożyna, ale są. I przecież to nie są ludzie, którzy tam wypoczywają albo chcą po prostu pomóc miejscowej armii w szkoleniach. No nikt przy zdrowych zmysłach w to nie uwierzy. Są dla nas zagrożeniem. No ale mimo wszystko to jakby nie działa. Ale na jedno także chciałem zwrócić uwagę, że oni nagle w tej chwili oświadczają, że oni też są za tym, żeby się zbroić, żeby się umacniać. Tylko że to, szanowni państwo, jest kłamstwo. To jest jedno z wielu ich kłamstw. Kłamstwo to jest fundament ich całej propagandy. To jest fundament całej ich opowieści o Polsce. Oni nieustannie kłamią i to w sposób niesłychanie bezczelny. W ciągu jednego dnia potrafią zmienić zdanie. Raz to, raz to. Nie można im wierzyć. To jest sprawa wiarygodności w polityce, w demokracji podstawowa.
Bo tam, gdzie się kłamie, gdzie się okłamuje wyborców, gdzie się mówi co innego, a później co innego się robi, tam tak naprawdę demokracji nie ma. Bo demokracja zakłada, że rozmowa między tymi, którzy mają mandat demokratyczny, a społeczeństwem jest oparta o fakty, o prawdę. A oni traktują całe to przedsięwzięcie jako jedną wielką manipulację. A manipulacja nie jest demokracją, jest przeciwieństwem demokracji. Ale mówiłem tutaj o bezpieczeństwie militarnym. Bezpieczeństwo militarne jest, powtarzam, dzisiaj szczególnie ważne. Ale przecież są także inne rodzaje bezpieczeństwa. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by w naszym kraju nie powtórzyło się nic z tych wszystkich wydarzeń, które są przez znaczną część, tą starszą społeczeństwa, doskonale pamiętane. Bezrobocie, głód, głód dzieci, także głód dzieci to na niemałą skalę, poczucie beznadziejności, wyjazdy z kraju na miliony ludzi liczone, krótko mówiąc, wielki kryzys, a w szczególności, szanowni państwo, wielki kryzys Polski lokalnej. Bo jeśli, czym oni się dzisiaj chwalą, przegraliśmy proces o te 15% bezrobocia i musimy mówić precyzyjnie, że jest 14,4, czy było 14,4, przepraszam, było, nie jest. Dzisiaj jest tylko 5 i to jest jeden z najlepszych obok, tylko Malta ma minimalnie mniej. Ale jeśli po bezrobocie było w skali kraju właśnie na tym poziomie, to pamiętajcie państwo, że w 230 powiatach na 384 ono było 15% albo wyższe. Że krótko mówiąc, w tych 15% jest bardzo dużo prawdy. Bardzo dużo prawdy, bo co prawda nie dotyczyło to całego kraju i to musimy przyznać, ale w bardzo wielu regionach to było często dużo, naprawdę bardzo dużo. A pierwszy element, podstawa bezpieczeństwa ekonomicznego nas samych, naszych rodzin, to jest dostęp do pracy. To jest dostęp do pracy, to jest to, żeby był jakiś stały dochód. To każdy z nas wie, to jest kwestia po prostu no, najbardziej elementarnego doświadczenia życiowego. I druga sprawa, też bardzo ważna. Bez niej ta pierwsza przestaje mieć tą wagę. To jest kwestia, ile się zarabia. Wtedy, i tu mówię już o czasach nieodległych, stawki godzinowe pracy na czarno, a czasem i nie na czarno, to było 5 zł. To było, proszę państwa, czasem nawet 4 albo 3 złote. To było straszliwie wręcz mało. Ktoś powie, od tego czasu złotówka zmieniła wartość. Wtedy była bardziej wartościowa, prawda? Więc ja już zaokrąglę, że straciła wartość na takiej podstawie, że była 50% inflacji w ciągu tych 8 lat. Nie teraz w tym ostatnim okresie, tylko w ciągu 8 lat. Naprawdę było trochę mniej, ale już dla bezpieczeństwa, takiego bezpieczeństwa przy liczeniu, można powiedzieć, żeby się nie pomylić, jak człowiek liczy. No to 3 złote to 4,50, a 5 to 7,50. No jaka jest dzisiaj najniższa stawka, jeżeli chodzi o pracę? 20 kilka złotych, przynajmniej 3 razy więcej. Proszę państwa, to jest różnica. To jest ogromna różnica. Wielka różnica jest także, jeżeli chodzi o płacę minimalną, liczoną miesięcznie. I tutaj między nimi a nami jest przepaść. Przepaść dalece przekraczająca poziom rozwoju gospodarczego w ciągu ostatnich 8 lat. Bo my w ciągu tych 8 lat, mimo tych ogromnych kryzysów, uzyskaliśmy znacznie lepszy wynik niż oni. 34% mniej więcej wzrostu. Ale gdyby tych kryzysów nie było, to byśmy uzyskali na pewno znacznie jeszcze więcej. Ale oni uzyskali mniej.
Niemniej wzrost płac, wzrost poziomu życia jest u nas w tej chwili szybszy niż ten wzrost PKB, jak to się dzisiaj mówi. Krótko mówiąc, my dbamy o ludzi, dbając o płace, bo oczywiście to jest najważniejsze, ale także poprzez ogromne programy społeczne. No tu 500+ jest tego symbolem. Dzisiaj już za chwilę, od 1 stycznia to będzie 800+. Ale to powoduje, że poziom życia w Polsce, który jeśli chodzi o PKB wynosi 80% przeciętnej europejskiej, czyli szybko gonimy, bo mieliśmy kiedyś dużo mniej, jest wyższy. To jest 86% Unii Europejskiej. My po prostu dbamy o to, by Polakom się lepiej żyło. I przynajmniej, jeśli nie wszyscy, to bardzo wielu Polaków przyznaje, że im się dzisiaj żyje lepiej niż się żyło przedtem. Oni oczywiście zapewniają, że jak przyjdą do władzy, to naprawią to rujnowanie kraju przez nas, bo nie używają takiego określenia i będzie no, dużo lepiej niż w tej chwili. No, szanowni państwo, to nawet małe dziecko w coś takiego, gdyby miało pewną wiedzę, by nie uwierzyło. Oni mieli poziom życia Polaków, powiedzmy sobie, w takim samym poważaniu jak Polskę Wschodnią. Polskę na wschód od Wisły, tylko że to dotyczyło nie tylko tej części Polski, ale całej Polski. Po prostu im zależało na interesach wąskiej grupy i interesach zewnętrznych. Bo pamiętajcie państwo, że między nimi a nami jest jeszcze jedna różnica. To znaczy my działamy dla Polski, dla Polaków. Oni działali głównie zewnętrznej inspiracji, przy czym bardzo poważna rola w tym wszystkim przypadała osobistym ambicjom i osobistym interesom Donalda Tuska. On prowadził politykę pod dyktando przede wszystkim Niemiec, ale także bardzo nisko kłaniał się Rosji. Może niektórzy z państwa oglądali te dotychczasowe odcinki filmu Reset. A obawiam się, że państwo zobaczą jeszcze znacznie więcej. I mam nadzieję, że powstanie w przyszłym tygodniu komisja do badania tych wpływów i pokażę te różne dokumenty. I zobaczycie państwo, jak to naprawdę wyglądało. Czyli, krótko mówiąc, w tej sprawie, w sprawie bezrobocia, to tutaj zdaje się padły słowa ze strony naszego rzecznika, że Donald Tusk był królem bezrobocia. Tak, był królem bezrobocia. Tak, proszę państwa, tu jest Polska, coraz bogatsza i piękniejsza, coraz bardziej zasobna. Ale jeśli chodzi o tą Polskę lokalną, to nie mogę nie wspomnieć tego, że myśmy wydali na to, żeby ona się rozwijała, żeby w niektórych wypadkach zyskiwała to, co jest po prostu oczywistością. Co... No, taka dyktatura to nie jest najgorsza. Dziękuję. W każdym razie, tak jak mówiłem, w niektórych wypadkach chodziło o takie rzeczy, jak na przykład wodociągi. Wodociągi wynaleziono jakieś 3000 lat temu, albo może i dawniej.
i były takie cywilizacje, gdzie były naprawdę one bardzo rozpowszechnione już w starożytności. A w Polsce było tak, że w gminie Łyse, gdzie nie tak dawno byłem i ogłaszałem, że musimy walczyć o interesy polskich rolników, chodziło o ten import zboża z Ukrainy, dowiedziałem się od miejscowego wójta, że tam w 15 roku było tylko 17 kilometrów linii wodociągowych, a wiecie Państwo, ile jest dzisiaj? 200. 200, proszę Państwa. 200. I to jest ta różnica. My tą ogromną różnicę, tą przepaść między Polską lokalną a Polską wielkich miast zasypujemy. Jeżeli nam powierzycie władzę na dalsze lata, to będziemy potrafili ją całkowicie zlikwidować. Ludzie mieszkający w Polsce lokalnej, czyli większość Polaków, będzie miała pod każdym względem takie same warunki życia, jak ci, którzy mieszkają w wielkich miastach. I to jest kolejna z bardzo wielu, musiałbym tu bardzo długo mówić, różnic między nimi a nami. Między tymi, którzy, powtarzam, chcą służyć Polakom, naszemu bezpieczeństwu, naszemu dobrobytowi, naszej równości, naszej demokracji, proszę Państwa, i naszej praworządności. No właśnie, proszę Państwa, a jeśli zwyciężymy, to to wszystko, o czym mówiłem, także ta nasza praworządność, która jest dzisiaj bardzo często deptana, ale przez kogo? Przez sądy. Przez te sądy, które są tak bronione. To one sobie po prostu bardzo często kpią z oczywistych faktów. Kpią sobie właśnie z praworządności. My to zmienimy. Tym razem nikt nas nie zatrzyma. Zmienimy to. I Polska będzie w końcu taka, jak trzeba, nie biedniejsza od państw zachodniej Europy, a z czasem, daj Boże, bogatsza. I nie mówię tu o perspektywie wielu dziesięcioleci. Mówię tu o takiej perspektywie, która, jeśli chodzi o osiągnięcie poziomu Francji czy Anglii, to naprawdę może być poniżej 10 lat nawet. I oni sami już o tym mówią. Sami straszą tym, że Polacy będą od nich bogatsi. A jeżeli chodzi o bogatsze od nich Niemcy, no to trzeba kolejnych jeszcze dobrych paru. A jeżeli chodzi o tych naprawdę najbogatszych, Duńczyków, Holendrów, Austriaków, no bo to są, czy Szwedów, to są te kraje bogatsze od Niemiec, licząc na głowę oczywiście mieszkańca, no to jeszcze są kolejne lata potrzebne. Ale nawet człowiek dzisiaj już mający sporo lat jak ja, jak Bóg będzie mu sprzyjał, to może tego dożyć. I nie będzie musiał dożywać 100 lat. Tylko, szanowni Państwo, po pierwsze, trzeba do tych wyborów iść. Bo my wiemy z różnych badań, że wielu naszych zwolenników mówi tak, no ale no nie wszystko załatwili. No proszę Państwa, jeszcze się taki nie urodził. To po pierwsze, a po drugie trzeba czasu, a po trzecie trzeba w Polsce przełamać pewne mechanizmy. Nie będę tu o nich opowiadał, bo to nie wykład z socjologii czy z politologii, ale one w dalszym ciągu w Polsce istnieją i na przykład blokują wielkie budownictwo mieszkaniowe. Tu bez przełamania pewnych interesów nie da się doprowadzić do tego, żeby w Polsce budowano te 400 przynajmniej tysięcy mieszkań rocznie, a buduje się tam 230-240, czyli mniej niż rekord za czasów Gierka, bo to było 297 tysięcy. Oczywiście dzisiaj te mieszkania są większe, lepsze, no znacznie w wyższym standardzie, ale jednak było ich wtedy w tych rekordowych latach przy końcu lat 70. więcej. I to jest naprawdę coś, czego trzeba się wstydzić. My to, proszę Państwa, także zmienimy, złamiemy te mechanizmy, ale potrzebujemy Waszego poparcia. Po raz kolejny.
Tak, proszę państwa, ale powtarzam, trzeba iść do wyborów, nawet jeżeli się ma jakieś pretensje, to na chwilę trzeba o nich zapomnieć i iść do wyborów, bo każdy inny wybór to jest w gruncie rzeczy wybór jednego człowieka. To jest wybór Donalda Tuska, to jest powrót Donalda Tuska i jego praktyk. I dlatego zapomnijmy o tych innych rzekowych alternatywach, bo ich tak naprawdę nie ma. Jest jedna dobra alternatywa dla Polski. To jest przy wszystkich naszych niedociągnięciach, bo my ich nie ukrywamy, i naszych słabościach, to jest prawo i sprawiedliwość. I jestem przekonany, że 15 października wielka część Polaków to zrozumie i zwyciężymy. Tak, proszę państwa, ale jeszcze raz powtarzam, dwie decyzje. Idę na wybory, druga decyzja, głosuję na Prawo i Sprawiedliwość. Trzecia decyzja, na kogo głosuję na liście, ale to już jest państwa decyzja, ja się do tego nie wtrącam. Chociaż mamy tutaj na pierwszym miejscu listy naprawdę wspaniałą kobietę. Panią marszałek Kot, ale to jest decyzja każdego z was. My na to nie mamy zamiaru wpływać, ale chodzi o to, żeby poprzeć Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Sokołów Podlaski, dziękujemy. Wielkie spotkanie, bardzo liczne. Dziękujemy za to, że państwo dzisiaj przybyliście na spotkanie z naszym liderem, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. Tak licznie, całymi rodzinami, wszyscy razem jesteśmy tutaj. Dziękujemy za tę pozytywną emocję, za tę dyskusję i za to, że jesteście cały czas z nami. 15 października zwyciężymy! Na pewno zwyciężymy, ale musimy pójść do tych wyborów. Wszyscy tworzymy piękną, biało-czerwoną drużynę Prawa i Sprawiedliwości pod kierunkiem naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pójdźmy do tych wyborów, ale zanim pójdziemy do urn, przekonujmy przyjaciół, sąsiadów, członków swoich rodzin, aby zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która daje gwarancję, że program, do którego się zobowiąże, będzie realizowany, będzie wdrażany, a obietnice, które państwu złożymy, będą się materializowały. Moi kochani, jeszcze jak zawsze, pamiątkowe zdjęcie, biało-czerwone w górę, bardzo proszę, uśmiechamy się. I pamiątkowe zdjęcie Sokołowa Podlaskiego. Serdecznie państwu dziękujemy za to, że wszyscy razem tutaj byliśmy z miłości do... Z miłości do... Z miłości do... Dokładnie tak, zwyciężymy!